Kocjan gotowy? Gotowy. A Wódzki gotowy? Gotowy. A Peroń to się gotowy urodził. Tak. O One to Believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i Państwa gościem, ogrodzieniecki troll, zwany dalej Kocjanem, Marcin Kocjan, który jest znany z tego przede wszystkim, że jest bardzo znany. Jak myśmy się poznali? Przypomnij mi? Aha, na marszu się poznaliśmy. Nie. Nie? Oczywiście, że nie. A nie, na Szlachetnej Paczce, tak, tak. Nie. To z tego jest. Tak. Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej? Tak, byłeś na aukcji charytatywnej, którą prowadziłem. A, bodajże, w Ogrodzieńcu. Albo tak, na Gabrysie tak, Szczepary tak, chyba. Tak, no. No, to tak. Myśmy się w takim razie wcześniej poznali. My się wcześniej. Z tobą to jestem tak spowi nadwłacony, ty mi żonę znalazłeś prawie. Tak. Ale się grubo zaczęło. Czyli tak, no znany z tego, że jesteś artystą rzeźbiarzem, rzeźbisz w metalu. Tak? Nie lubię określenia artysta. Nigdy mi nie przysłano takiego papieru, żeby ktoś mnie uznał jakaś komisja za artystę. Artysta jest uznaniowy, bez tak. papieru. Aha. Znaczy, nie ma. Twoje... To w PRL-u były komisje przyznające tytuł artysty. Byśmy widzieli twoje dzieła, to wiesz, to myślę, że spokojnie możemy nazwać to, że jesteś takim artystą rzeźbiącym w metalu. Lepiej niż celebrytą. No i się przyznał, no co mu chodzi po głowie. Po co przyszedł do nas do programu, no napisał na Messengerze, Krzychu, no dałoby się tam zrobić ze mnie celebrytę. Błagałem. Celebryta się inaczej pisze. Natomiast na pewno znany ze swojej działalności charytatywnej. No bo są aukcje, jest Szlachetna Paczka, tutaj dosyć długo razem później z Olą, twoją obecną małżonką, działaliśmy rok rocznie. Byłeś zawsze w tej twardej drużynie, która od początku do końca organizowała i wspierała. Więc powiedz mi, Marcinie, jeszcze do tego stowarzyszenie, które niedługo będzie już obchodziło swoje dwulecie założenia, twój twór rusz dzisiaj na rower, tak? I powiedz mi, Marcin, jak ty jesteś w stanie ale to wszystko pogodzić, no bo tak, pracujesz, jesteś ojcem, a oprócz tego jeszcze no, każdy weekend, czy tam nawet częściej, jeszcze działasz charytatywnie. Jak ty to składasz? A pewnie jest do końca, no temat jest rozległy. Akurat Szlachetne Paczki zaczynała to moja żona robić i tam ona się zaczynała udzielać. Pierwszy poprosiła mnie wtedy, a to jeszcze nie żona, ale zaprosiła mnie wtedy do pomocy do Szlachetnej Paczki, no i dołączyłem i tak to się mniej więcej przez te kilka lat miało. Jeżeli chodzi znowu o stowarzyszenie RDNR, geneza nazwy, czyli Róż Dziś na Rower, chociaż używamy znaku innego, bo takiego jak chcemy używać nie zarejestrowało nam starostwo powiatowe. No, tak, naprawdę? No Róż Duszę na Rower, no to jest ale, bardzo ale polityczne. Ale próbowaliście? No to było w pierwszym formularzu, no i musieliśmy na drugi dzień formularz przepisywać od nowa, no bo jednak stwierdzili, że nawet mimo, że tam jest w tym D hashtag zaraz po tym. No, i tak albo jest, gwiazdka. I tak jest domyślne. Ale bardzo prosimy w komentarzach nie pisać prawidłowej formy, żeby nas na YouTubie nie zablokowali. Nie piszcie, co można z hashtagiem, wtedy was nie zablokują. YouTube jest bardziej liberalny. YouTube banuje za inne rzeczy. Dokładnie, za poglądy najczęściej. Chodzi mi o to, że ta dupa to tylko tak dla hecy. No, raczej tak. Taki był pierwszy pomysł, jak wpadliśmy w ogóle na taką ideę, żeby założyć to stowarzyszenie. No i co tam... A właśnie, wracając już do tego stowarzyszenia, tej działalności charytatywnej. No, my stricte budując stowarzyszenie, bo spotkaliśmy się na początku w 6 osób na rower. Pojeździliśmy sobie trochę. Spodobało nam się jazda w tym akurat, w tej grupie, którą mieliśmy. Zdecydowaliśmy się to gdzieś sformalizować. No i tam różne pomysły były, czy to będzie klub sportowy, czy to będzie fundacja, co nam da największy zakres, że tak powiem, poruszania się po rynku. No i decyzja poszła na razie na chwilę obecną na stowarzyszenie. Mówimy, zobaczymy jak będzie. No i w budowie całego stowarzyszenia my nie zakładaliśmy działalności charytatywnej żadnej na samym początku. Raczej dla hecy, tak? Raczej robiliśmy to dla siebie, nazwę, tak. Uznaliśmy, że robimy to przede wszystkim dla dzieciaków, żeby przyszłe kadry sobie gdzieś tam kształcić, mieć styk z jakąś tam działalnością. Ale po co ty chcesz przewłaszczyć kadrę? Właśnie bo myślę, jakąś armię na rowerze chce stworzyć ogrodzieniecką, czy... Armię oczywiście. Husarzy rowerowych. A dlaczego nie? Przecież równie dobrze możemy za 10 lat obserwować pierwsze tabele Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim czy szosowym i mogą się tam pojawiać nazwiska, które kiedyś jeździły w RDN.
To wcale nie jest wykluczone, tym bardziej, że co roku staramy się dopracowywać wszystkie elementy. Nie wiadomo, że na samym początku nie idzie stworzyć stowarzyszenia, które będzie kompletne, samoistniejące, uzupełniające się we wszystkich rzeczach. To przychodzi z czasem. No i w drugim roku działalności już wiemy na przykład, gdzie popełniamy błędy, czego jeszcze nie mamy i sukcesywnie to poprawiamy. No to co byście chcieli osiągnąć za parę lat? Na chwilę obecną bawimy się tym, co mamy. No ale mówisz, że popełniacie błędy, poprawiacie, chcecie tak, coś osiągnąć, jakieś cele, mówisz oczywiście, o budowanie oczywiście. Kadry, to jest, czyli chcecie jakiś narybek, który będzie trenował to rower jeździ? Jak najbardziej. Jak najbardziej. No. A to powiedz mi, na jaką wystawiacie rodzaj? Bo ja tak odniosę wrażenie, że to jest turystyka, raczej rekreacja chyba, nie? Jest grupa ogólna, która spotyka się na wszystkich eventach, które gdzieś tam publikujemy na Facebooku głównie. Natomiast w założeniach mamy budowę grupy sportowej. I ta budowa grupy sportowej... Dajmy ci Marcin Kolak! No, nie, wiesz, no. Ktoś musi budować, nie wszyscy muszą jeździć. Pan Kocjan jest w grupie rekreacyjnej. Ktoś musi niestety budować. Chociaż... Ja bym chciał bardzo przystąpić, ale... Chociaż z górki grawitacja jest po mojej stronie, bo ja mam pewną na rower, żebyście mnie nie dogodzili. Robimy największe prędkości, jak zjeżdżamy z góry. Tak jest. Grawitacja jest niezawodna. Budujemy sobie grupę sportową na ten rok, to jest jeden z głównych planów. Budujemy grupę szosową, dlatego, żeby identyfikować się z całą możliwą sportową aktywnością rowerową. Jeszcze przełaję wam dostanę. No to zobaczymy, czy będą chętni. Na razie bazujemy na że tak powiem, na rybku, który gdzieś tam udaje nam się wyłowić, który chętnie też dołącza. No i co, sukcesy są, bo ostatni event mówiłeś 50 osób, tak? 53 osoby, to była ostatnia majóweczka. Organizowana. Mimo szalenie niesprzyjającej aury. Dlaczego? Dlaczego? No, nie, my mamy taką. Też się prawie wybrałem. Połowę z górą, że jak my robimy event, to zawsze pogoda wychodzi. Choćby wszystkie stacje grzmiały, że będzie padało. Było chłodno, natomiast przy pierwszych 10 km jazdy wszystkim to nie przeszkadzało za bardzo, bo było się gdzie zagrzać. Ale no i jak to się robi? Czym przyciągać ludzi? No bo to nie jest tak prosto wziąć i zebrać 50 osób na jakiś rajd. No nie. Całość to jest budowa od początku. Dajecie jakieś gadżety, kiełbasy za darmo? Też się zdarza, ale kiełbasy myślę, że... dają, wiesz, rowerzystom, nie? Energy drinki, panu jakieś tam marcheweczkę. Nie, kiełbasy jeszcze nie dawali. Banany mogą rozdawać, jak małyszowi. Ja sobie przypomnieć, banany były, tak, ale kiełbasy chyba nie dawaliśmy nigdy nikomu. Słuchaj, no to jest pomysł, nie? Nie wydaje mi się. Były grille przy okazji granic wytrzymałości, ale grill był z racji pikniku dla Niny Kudeli i wtedy tam ktoś podjadł kiełbachę. Ale no właśnie, skąd bierzecie ludzi, którym chcecie pojechać? Sami się zwracają do ciebie, do Oli, czy...? Różnie. To są... Generalnie staramy się, tak jak mówiłem wcześniej i tego nie mogę skończyć nigdy mówić, że nie jesteśmy stricte działalnością charytatywną i stawialiśmy, że tak powiem, na budowę tej grupy rowerowej. Natomiast każdy gdzieś ma swoich znajomych w trudnej sytuacji. W każdej sytuacji człowiek chce być człowiekiem, chce komuś pomóc. Pierwszy event charytatywny, który postanowiliśmy zrobić, to był początek zeszłego roku. I była tam taka dosyć silna presja na to, że się zaczynał COVID, nie możemy nic zorganizować. My mieliśmy zaplanowane wtedy parę wypadów już na samym początku, otwarcie sezonu, takie rzeczy. Szykowaliśmy się do pierwszych zawodów, żeby je zrobić. Nagle się okazuje, że wszystko jest odwołane i nie możemy nic zrobić, a my jesteśmy stowarzyszeniem, które generalnie jak zakłada, że będzie pracował, to wiemy, że jak wygasimy to na rok czasu, to zaraz to nie będzie do czego wracać, tak. To pozamiatać nawet podłogi, więc doszliśmy do wniosku, że organizujemy challenge. A że mam we współpracy w zarządzie Sebastiana Markiewicza, który jest i grafikiem, i wymyśla mnóstwo rzeczy. My mamy w zasadzie jedną linię przekazu. Ja czasami, często jest tak, że dzwonimy do siebie, mam taki pomysł już najarany, jednego chcę odpowiedzieć, a mówię, o tym właśnie myślałem. Ja o tym właśnie myślałem, mówię, no. I tak dalej. A niekiedy jest nawet tak, że ja zadzwonię i tłumaczę, że coś tam mi wpadło do głowy takie, no nie wiem, i za 10 minut zwrot telefonu, dobra, weszło mi to, już wiem, jak to zrobimy, jak to poprowadzimy. I to jest fajne, to jest chyba jeden z największych sukcesów stowarzyszenia, że znajdują się ludzie, z którymi naprawdę idziemy jedną linią myślową. Łatwo jest, powiedz mi, łatwo jest zaprosić ludzi do pomagania. No bo mamy duże doświadczenia. Szlachetna dwudziestka, czyli ten event, o którym mówiłem, rozpoczynający z ubiegłoroczny sezon. Wydawało nam się, że nie będzie łatwy, natomiast z braku laku
postanowiliśmy to i tak zrobić i mówimy, ile wpadnie, tyle wpadnie dziecko i tak, które wtedy wybraliśmy, bo wybieramy, bądź co bądź, choć ja demokratą nie jestem, wybieraliśmy demokratycznie w stowarzyszeniu dziecko, któremu będziemy pomagać. No to uczestników na finał do lipca było 520 osób. 520 osób zachęciłeś do tego, żeby przejechało 20 km. Teraz tutaj grant z Ministerstwa Zdrowia należy się jak nic. Drugie, 500 osób wpłaciło pieniążki, tak? Na obcą sobie osobę. Tak, bazujemy na liczbach, które przychodzą nam, że tak powiem, z fundacji. No okej, no o tym mówię, tak? No to powiem ci szacun. W wielu przypadkach, no mnie się zawsze zarzucało, tak? Że ja dzielę pracę z działalnością, no bo mam aspiracje jakby społeczne, polityczne, tak? Mhm. A mnie twoja droga prowadzi tylko do serduszka, czy wiąże się z tym? No bo startowałeś w wyborach samorządowych. Startowałem. A ten, no jakby konsekwencją twojej działalności jest to, że chcesz być osobą publiczną, czy nie? No znaczy, jest już osobą. Generalnie wystarczyłoby to zweryfikować. Gdyby panowie redaktorzy odrobili pracę domową, to by wiedzieli, że na 90% zdjęciach i tak dalej, ja się staram raczej nie być, żeby nie afiszować się. Jeżeli nawet moja droga gdzieś polityczna pobłądzi w przyszłości, to ona raczej nie jest powiązana z tym, żeby ludzie mnie kojarzyli z akcjami charytatywnymi. Raczej ale wiesz, jakby było fajnie, jakby świat polityki składał się tylko z ludźmi o wielkich sercach? Reszta teraz była sytuacja, jak próbowałeś mnie tak na siłę zawołać do zdjęcia ze szlachetnej paczki, ja tam unikałem i koniec końców tam się nawet lekko schowałem z tyłu, żeby mnie nie było widać. No, nie. Przy twoim wzroście ciężko się schować. Da się. 10 lat, no nie, przepraszam, 7 lat byłem spawaczem praktycznie, więc wiesz. Potrafi się schować. Spawaczem jak ciecz. Potrafi wpłynąć wszędzie i się schować. No. Nie wierzę. No więc? Czyli na dzień dzisiejszy to jest... Nie, no na dzień dzisiejszy praca w stowarzyszeniu, czy to jako prezes, czy jako nawet uczestnik eventów, nie wiąże się w żaden sposób z... bądź co bądź, ona buduje jakiś tam mój wizerunek, no nie da się tego uniknąć. Natomiast nie jest formą mojej prezentacji gdzieś tam pod jakieś przyszłe wybory, czy one będą, czy nie będą. A jeszcze się odniosę do tego, że panowie redaktorzy byli nieprzygotowani, mój drogi. Panowie redaktorzy nigdy się nie przygotowują, ponieważ... Rozmowy są niereżyserowane, więc... A poza tym nie mają czasu, bo ciężko pracują. Tak. No, to jest nieresurczowane, tak, że wiesz, to tutaj to zawsze jest... No jest różnica wywiadów, bo u Pawła kolegi Kmiecika, zresztą... Kolegi naszego dziennikarza. Tak, konkurencja. Pozdrawiamy konkurencję. Tam jest zawsze... Paweł ma to do siebie, że on ma taki silny research, że jak tam do niego wchodzisz, no to... On jest przygotowany. Tak, on już nawet już przedtem do mnie wprawił w taką konsternację, mówię, skąd on już to wie, nie? Ale no... Moja żona jeszcze nie wie, a on już wie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy cię serdecznie. Możesz dwa słowa do małżonki, bo na pewno pozwoliła ci przyjść tutaj na nagranie. Wiedziała, tak. Do kogo idzie i... Jestem u nich tak naprawdę tutaj teraz. Nigdzie nie błądzę. Potwierdzamy. Jest z nami. Jesteśmy tylko przy kawce. Kryjemy go, także, tutaj mamy na to dowody. Mówiłeś o tym, że nie wolno cię tytułować artystą, ale artystą w naszym przekonaniu jesteś, bo... robisz takie rękodzieło z metalu, tak? Czyli spawasz elementy metalowe, które później... Scrap metal tak zwany. Jak to się nazywa? Scrap metal. Scrap metal, czyli jakieś odpadki, takie części. To polega, to jest gdzieś jakieś, najprawdopodobniej, nie wiem, nie udało mi się znaleźć jakiegoś bezpośredniego źródła, gdzie się to narodziło i tak dalej, najprawdopodobniej to są Stany Zjednoczone. I tam można było, często nawet w filmach Tima Burtona można było spotkać gdzieś takie rzeźby w ogrodach właśnie ze szpadla zrobione, coś tam takiego i tak dalej. To mi się gdzieś zawsze przewijało i minęło tam parę lat, jak już pracowałem w zawodzie spawacza i ze znajomym tam robiliśmy u niego, spawaliśmy podłogę w samochodzie. No i on specjalnie kupił tego spawarkę, później mówi, że wiesz co, mówi, kupiłem tą spawarkę bez sensu, mówi, to zrobiłem co chciałem, mówi, co ja teraz z tym będę robił. No to wszedłem na internet, mówię, pokazuję, mówię, zobacz, tu tak goście takie autka robią, mówię, zobacz sobie, jak to wygląda, nie, i tak dalej. I on zrobił pierwsze autko, drugie autko, trzecie autko i tak po kilku autkach przyszedł ten mój czas, że ja już sobie ten warsztat na dole zrobiłem. Wlazłem do warsztatu i pierwszego robiłem X-Winga z Gwiezdnych Wojen. Proszę. No, z osobnym R2-D2, który tam siedzi.
No zajarałem się, fajna, fajna rzecz, jak modelarstwo naprawdę w pewnych dziedzinach, no jak się ktoś chce sugerować takimi sztywnymi zasadami, no to już używa tylko faktycznie złomowych części, mm-hmm. czyli jakaś tam śrubka musi być albo w całości, ewentualnie tak wyeksponowana, nic nie jest kombinowane i tak dalej. No to jest takie trochę łączone, bo czasami żeby kadłub zrobić, no to trzeba coś wymodelować, ale 99% rzeczy do każdej rzeźby, bo raczej to rzeźbą nazywam, używam złomu. Ale czyli jednak złomu. Artysta. On tak artysta nie rzeźbiarz. Artysta rzeźbiarz. No, 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 można wyrzeźbić wino pod sklepem. No, też się da. Można wyrzeźbić, wiesz, to spotkanie z kimś, można wyrzeźbić. Można, to, tak jest. Tak, że... Piłeś, nie piłem. Tak, metal, spawasz to po prostu, tak? Śrubka do śrubki, łańcuch... Nie wiem. No jest jakaś koncepcja na początku, staram się jakąś koncepcję sobie wymyślić. Z ołówkami jest o tyle prościej, że kadłub idzie stworzyć z kawałka profila. Mniej więcej już jak zrobisz trzecie, czwarte ołówko, to już zaczynasz pojmować, jak ten materiał odkształcić, żeby on przypominał to, co ty chcesz, a już reszta detalingi to już naprawdę dosyć łatwo. A skąd łazisz po złomowiskach i wybierasz sobie części? Czy... Często z pracy ciągnie. Często chodziłem. Nie, wiesz co, w pracy... No ile takiego materiału dostaniesz? Czasami nawet do szefa się zwracałem z prośbą, że jeżeli były jakieś ciekawe odpadki, które mi pasowały akurat do koncepcji, to nigdy nie było problemu, bo jak komuś zawsze pokażesz, to o, fajne, fajne. Także jak chcesz, to bierz. No, na złomowiskach się zjeździłem, nakupowałem sobie takich parę ciekawszych elementów złomu, to zawsze wywołuje niemałe zaskoczenie handlarzy, którzy tam sprzedają, patrzą, po co ci takie coś, nie? No ale ja już w tym widzę jakiś kształt czegoś, czy to będzie ptak jakiś, czy coś. No, gdzieś z automatu to przychodzi. No, można się, sobie, trochę najeździć. Można sobie u ciebie zamówić, na przykład tam chciałbym, żebyś mi zrobił Boeinga 747 z takiego złomu, bo mam kumpla, który się fascynuje lotnictwem. Pewnie, że można sobie zamówić, tylko nie wiadomo, ile będzie na to trzeba czekać, bo nie mam czasu. Artysta. Nie wiadomo, jaka jest kolejka do artysty, do pana artysty. Jedną rzeczą, której nigdy nie jestem pewien, to jest skala tego, co robię, bo czasami ktoś chciałby coś, mówi mi jakąś rzecz, a ja w końcu w chwili wolnego czasu zaczynam ją składać. Kurde, ale tu mi pasuje to, tu mi pasuje to. No i ktoś się spodziewał, że taki motorek chcę. No ale to później jest takie, nie? I wiesz, no ja bazuję na tym, że już coś mam, że mi idzie to pod rękę. I nie myślę o tym, że ktoś liczy, że dostanie to za 100 złotych. Że to postawi na masce samochodu, tak dalej, przyspawa. To jest skala wszystkiego. W takim razie jestem naprawdę szczęściarzem, bo jestem szczęśliwym posiadaczem takiego prezentu urodzinowego. Od kolegi Peronia, tak? I jest naprawdę... Stoi wyeksponowany i powiem ci, bo stoi w takim miejscu, które my odwiedzamy z Pawłem dosyć często, i to nie jest kibel, i każdy, kto na to spojrzy, to mówi, ale czad. To jest świetne, nie? Bo to jest piękna ciężarówka z przyczepą, tak? Może kiedyś pokażemy. To powiem ci, że robi wrażenie i naprawdę to jest taki kunszt dosyć mocny, bo tam nie ma takich elementów odstających niepotrzebnie. Jest antenka, jest zaczep do przyczepy, są kółka, które się kręcą. Gdzie to można zobaczyć u ciebie na Facebooku? Masz chyba na profil. Facebooku. Jaki profil? Konto K Warsztat. Jak? K Warsztat, K jak Kocjan i Warsztat. Mhm. Tego jest. No i głównie tam, no, natomiast strony dawno nie administruję, bo też, tak jak mówię, nie mam, zwłaszcza w tych już sezonach, kiedy się robi ciepło i trzeba przy stowarzyszeniu być, no nie mam czasu spędzić parę godzin w warsztacie. Także no, najprędzej pewnie jakiś sezon jesienny, zimowy, to będę do tego wracał. Poznaliśmy się, jak robiliśmy projekt z gminy Miogrodzieniec. Tak jest, warsztaty z ekipy straszącej na zamku. Aktorski, teatralny, czy jakiś tak to się tak. I robiłeś tam za trola, tak? Jak Quasimodo. Jak zawsze, Krzysztofie. Za księżniczkę, za białą damę robiłeś. Jak zawsze, gdzie. Wszędzie, za księżniczkę robiłem jak zawsze. Jak zawsze, wszędzie, gdzie mnie nie chcą, to byłem królem. Królem Wikingów. No, proszę Państwa. Szanowni Państwo, razem z Państwa, król Wikingów, prawda? W Korwinie nie od parady był, nie? Tam sam jest jeden król, ale jest wielu księciu ogrodzieniecki. W każdym razie poznaliśmy się tam i tam poznałeś swoją żonę, tak? I ja się do tego wielce przyczyniłem. No, zorganizowałeś warsztaty, ja wróciłem z Irlandii, nie miałem co robić.
pieniądz był jeszcze, więc nie trzeba było się wyrywać do pracy. Nie musiałem, pieniądz był, nie musiałem być przystojny. Poszedłem odwiedzić dom kultury. Żonę ma przepiękną. No. Poszedłem odwiedzić dom kultury swój, zobaczyłem ogłoszenie. Mówię, mam trochę czasu, jak wróciłem. Jeszcze nie planuję przez 3 miesiące zaczynać pracy, bo praca wtedy się gdzieś tam już tworzyło to stanowisko, że gdzieś tam ktoś był zainteresowany, ale to jeszcze nie teraz i tak dalej. Mówię, skoro mam tyle wolnego czasu, no to pójdę na te warsztaty, coś tam będę twórczo robił. No i tam właśnie spotkałem moją żonę, przecież dzisiejszą. Panie Marcinie, na koniec, chciałby pan coś dodać od siebie? Zapraszam wszystkich do śledzenia przede wszystkim strony naszego stowarzyszenia na Facebooku, RDNR Ogrodzieniec. Do śledzenia aktywności, do tego, żeby czasami wyrwać się z nami gdzieś na jakiś event, wziąć ten stary rower, którym wstyd wam jest wyjechać, ale jest sprawny. Komuniny. Bo często tak się zaczyna miłość właśnie wielu ludzi do roweru, że przyjechali, przyjadę się z wami raz. Na pierwszy event przyjechał chłopak na składaku, jeździł z nami po kamionce. Tam 3 dni później leżał, bo nie mógł siedzieć, ale zażarło i chłopak do dzisiaj jeździ. Co prawda nie u nas, by się przeprowadził. A właśnie, jak jeszcze kamionka. Zobacz ten teren, to się przecież idealnie, bo ja, jak wspomnę, to ja właśnie tam. Że kamionce na cementowe. Kasku ratował mi życie. Da się tam teraz zrobić trasę w dół? Da się. Jechać dookoła? Da się, natomiast trzeba się liczyć, że kamionka jest terenem prywatnym. I on należą do spółki tam Górażdży. Więc, ale to nie jest też tak, bo nas straszono przez długi czas, że po prostu z kamionką nie da się porozumieć, nie da się nic załatwić i tak dalej. No okazało się, że trzeba było spróbować zadzwonić. Oczywiście nie powiem, bo dodzwonienie się do właściwej, kompetentnej osoby, która mi w tej całej konsorcjum wielkim, gigantycznym udzieliła odpowiedzi, że tak, możecie, tylko napiszcie nam takie i takie pismo, bo to miało być pod zeszłoroczne zlikwidowane przez COVID zawody w pogoni za czarnym psem. Notabene na których trasie odbywała się ta właśnie majówka ostatnia. Okazało się, że jest pole do współpracy, że ich to interesuje jak najbardziej. No oni oczywiście chcą ze swojej strony, żeby było bezpiecznie, żeby nie ryzykować, no i nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody czy tam wypadki. Ale nie, no pole do współpracy naprawdę Stowarzyszenie RDNR ma coraz większe. Myślę, no i pomysłów nie brakuje. Myślę, że pomysłów nam chyba naprawdę na parę lat jeszcze starczy. I serdecznie wszystkich zapraszam, jeżeli dostałaś Nowa Polska dostałoś razy 65 płci. Szansę wzięcia udziału w challenge'u Szlachetna 21. No to serdecznie zapraszamy. Pieniądze w żaden sposób nie są transformowane przez nasze stowarzyszenie, tylko idą bezpośrednio na konto Fundacji Dziecka, któremu pomagamy. Panie Marcinie, na podsumowanie wierzę w to, że nagroda z Ministerstwa Zdrowia czeka na Ciebie. Wystarczy tylko napisać. Zachęciłeś 500, teraz pewnie około 1000 osób do tego, żeby co najmniej 20 km przejechali. No, fantastyczny. Stowarzyszenie to zrobiło. No, mi nie przypisywać wszystkich zasób. Dobrze, stowarzyszenie, które reprezentujesz dzisiaj, ten. Wierzę w to, że również nagroda z Ministerstwa Ochrony Środowiska też Ci się należy, bo jednak gospodarkę śmieciową na poziomie złomu też wspierasz. Marcinie, wielka to dla nas przyjemność, że taki sympatyczny człowiek odwiedził nasze studio. Życzymy sukcesów, życzymy Państwu tego, żebyście brali przykład z takich ludzi. Rower, ten działalność charytatywna, wielki człowiek, nie tylko ciałem, ale i duszą. Naszym i Państwa gościem był Marcin Kocjan. Dziękujemy bardzo. Dzięki. O, cyk, jeszcze. Mało mnie było, tak? Odczuwam, że mało mnie było. Ale to co, teraz byś miał pretensję, że ci skradłem show, czy co? Miałeś być taki skromniejszy, wiesz, taki... Ja miałem być skromniejszy? Co, ty mnie nie znasz? Proszę. My bardzo dobrze. My się akurat do siebie nadajemy. Dwa skromne chłopaki, wiesz, ze wsi.